początkowo w zarządzie zajmowałam się tylko i wyłącznie oświatą. Jeździłam na krajówkę oświaty, bo byłam w krajówce oświaty jakiś czas i zajmowałam się tylko i wyłącznie oświatą. Jeździłam na interwencje też do różnych szkół, bo no dużo rzeczy takich nieprawidłowości w szkołach różnych się nagromadziło, były skargi, więc starałam się załatwiać, ale jak mówię, te pierwsze miesiące tylko i wyłącznie zajmowałam się oświatą. Jak weszłam w skład prezydium MKZ-u Katowice, to już zajmowałam się też innymi sprawami, a między innymi w tym czasie powstał Komitet Obrony Więzionych za Przekonania, ale jeszcze wcześniej wrócę o mój związek z KPN-em. Właśnie kiedy już zajmowałam się oświatą i byłam w krajówce oświaty, jeździłam na zebrania krajówki do Gdańska. I dowiedziałam się, że tylko Nina Milewska nie zaprzestała działalności po aresztowaniu przywódców KPN-u. Oni w tym czasie siedzieli w więzieniu. Krzysztof Gąsiorowski z Krakowa, szef obszaru małopolskiego, zawiesił działalność, mimo że został przez Leszka Moczulskiego namaszczony na szefa KPN-u. Jednak zaniechał działalności i Nina Milewska nie zaprzestała. Wobec tego przez Jasia Zapolnika, takiego działacza też wolnych związków zawodowych, poznał Jasiu Zapolnik mnie z Niną Milewską, bo ktoś musiał mnie wprowadzić. I Nina Milewska, zostałam przez Ninę Milewską zaprzysiężona do KPN-u. I wtedy właśnie wstąpiłam, więc to mógł być październik, może początek listopada 80 roku. Przywoziłam bardzo dużo materiałów z Gdańska. Też kupowałam książki tam w Gdańsku. Ktoś mi dostarczał, czasami do Katowic bezpośrednio dostarczał i sprzedawał takie bezdebitowe wydawnictwa. Ale jak przyjeżdżałam do Gdańska, to bardzo dużo materiałów dostawałam. I w tym czasie przy krajówce Solidarności powstał Komitet Obrony Więzionych za Przekonania. No, były tam słynne różne nazwiska, bo Jacek Kuroń był i mecenas Steinsbergowa, i Lech Bardon z Opola. I w zasadzie to tylko chyba najbardziej działał Bardon w tym Komitecie Obrony Więzionych za Przekonania. Niewiele zrobił ten Komitet Obrony. I kiedy poznałam Marię Moczulską, chyba w styczniu 80 roku, ona zaproponowała, żebym weszła do tego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania, no i żeby coś zacząć działać, żebym się skontaktowała też z Lechem Bardonem, ale nie znałam Bardona. I po powrocie do Katowic zaczęłam tworzyć wtedy nie tyle struktury KPN-u, chociaż już powstawały, ale przede wszystkim takie oddolne struktury Komitety Obrony Więzionych za Przekonania. Pamiętam, że nie mogłam pojechać do Warszawy i prosiłam Kazika Dolińskiego, żeby pojechał na takie spotkanie z panią Marią Moczulską i z innymi osobami. I Kazik pojechał do Warszawy, nie wiem z kim pojechał, ale na pewno był Kazik Doliński. Kazik Doliński był w Warszawie, przywiózł materiały i postanowiliśmy wydawać pisemko Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. Mieliśmy takiego kolegę redaktora, który był napalony, to był Janusz Kwiatkowski. Nie wiem, czy żyje jeszcze Janusz, czy też nie, trudno mi powiedzieć. W każdym razie Janusz był fachowcem, my mogliśmy coś napisać, natomiast nie mieliśmy pojęcia o składaniu, o drukowaniu, natomiast on był naprawdę fachowcem, to jakiś były dziennikarz. I Janusz nam, w zasadzie to jego dzieło, pierwszy numer Wolności był Janusza Kwiatkowskiego. I tam w tym komitecie naszym, wtedy pseudonimy wybraliśmy z Sienkiewicza,
z potopu Sienkiewicza, bo nie wiedzieliśmy, jaka będzie reakcja prezydium zarządu MKZ-u Katowice. Wiemy, że Kazik Świtoń był skłócony, zresztą on i z KOR-em był skłócony, i potem z KPN-em był z Moczulskim skłócony. Wobec tego nie wiedzieliśmy, jaka będzie reakcja Kazika, który był szefem wtedy poligrafii, i wydaliśmy pierwszy numer wolności z pseudonimami. No i fala krytyki była, dlaczego z pseudonimami, dlaczego się ukrywamy. No, poza tym Andrzej Rospłochowski bardzo ciepło przyjął naszą wolność, bardzo z aplauzem przyjął powstanie Komitetu Obrony za Przekonania, i stąd postanowiliśmy się ujawniać. No i już w drugim numerze były nasze prawdziwe podane nazwiska redakcji. Numer wolności, kilka numerów się ukazało wolności, no ale potem były różnego rodzaju zatargi. Jakoś w tym redakcji nie mogliśmy dojść do porozumienia z różnych względów i zaprzestaliśmy wydawanie wolności. Ale Komitet Obrony Więzionych za Przekonania działał. W zasadzie w większych zakładach pracy powstawały Komitety Obrony Więzionych za Przekonania. Ja już nie mogłam ciągnąć tych wszystkich spraw, bo też miałam bardzo dużo spraw związanych z pracą w zarządzie Prezydium MKZ-u Katowice. Wobec tego szefem na region nasz śląski został Józek Zajkowski. On potem wszedł do krajówki Komitetu Obrony Więzionów za Przekonania, a poza tym też działał w KPN-ie. Uczestniczyłam w przygotowaniach tego marszu w Katowicach. Wszystko robiłam do ostatniego momentu, ale musiały być też osoby w Warszawie, bo ten najważniejszy marsz, oprócz tych regionalnych marszy, które były w Warszawie, w Krakowie, w Katowicach, znaczy w innych miastach Polski, w Szczecinie, pamiętam, w Gdańsku, to jednak najważniejszy był też w Warszawie. No i chodziło o to, żeby z poszczególnych miast też były delegacje. Także ja już z samego rana, jak mówię, cały czas uczestniczyłam w przygotowaniach, a potem rano pojechałam do Warszawy i tam w pierwszym szeregu wraz z panią Marią Moczulską, wraz z przedstawicielami Lechem Sokołowskim z Huty Warszawa, z innymi. No, górnicy też byli ze mną, reprezentowali Śląsk. Józek Jęcz też był ze mną, to jest na zdjęciu, bo to potem amerykańskie wydanie Newsweeka na okładce umieściło nasze zdjęcie. Marsz ten robił naprawdę olbrzymie wrażenie, a zwłaszcza w Warszawie, bo szliśmy krakowskim przedmieściem, więc tłumy ludzi były, turystów, wszyscy oglądali. No i hasła w obronie więźniów politycznych.